Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na noworocznym koncercie Klasy Fletu. Niestety nie mamy możliwości, żeby spotkać się na żywo, ale Klasa Fletu się nie poddaje i postanowiliśmy przenieść się do sieci. Wykonania, które za chwilę Państwo usłyszycie, w większości nagrywane były w domach. A akompaniament? Jak zwykle towarzyszy nam Pani Maria Rutkowska, za co jej serdecznie dziękujemy. Tylko w nielicznych przypadkach skorzystaliśmy z ogólnodostępnych podkładów muzycznych. Chciałabym również wspomnieć o sukcesach konkursowych Klasy Fletu w tym semestrze. Dwie najmłodsze flecistki, Lena Grabowska oraz Aleksandra Bilińska, po 3 miesiącach nauki wysłały swoje zgłoszenia na Wielkopolski Konkurs Instrumentów Dętych w Poznaniu. I udało się. Otrzymały wyróżnienia. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za wsparcie oraz za zaangażowanie. Jako pierwsza wystąpi dzisiaj Natasza Gawrońska. Zagra ona utwór napisany do filmu animowanego dla dzieci The Snowman. Natasza również poprowadzi dzisiejszy koncert. Ja chciałam Państwu życzyć wszystkiego, co najlepsze w nowym roku i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w sali koncertowej naszej szkoły. Przed Państwem Natasza Gawrońska i Maria Rutkowska. Do zobaczenia. Zaczarowany instrument. Nawet w tak trudnych czasach pięknie podkreśla nieśmiałość ludzi. Ja nazywam się Natasza Gawrońska, a dzisiejszy popis Klasy Fletu to kolaż utworów semestralnych, których warsztat prowadzony był online. Znajdziecie w nim Państwo zarówno utwory znanych kompozytorów, jak i te świąteczne. Do wspólnego kolędowania zaprosi nas teraz Nikola Staszak.
Giovanni Battista Bononcini to włoski kompozytor późnego baroku. Posłuchajmy Anny Janiak w utworze Rondo. To bardzo znany utwór Mozarta. Wykonanie Leny Grabowskiej zdobyło wyróżnienie w Wielkopolskim Konkursie Instrumentów Dedych Online, edycja 2020. Dziecko zna postać świętego Mikołaja. Nieważne, czy mówi na niego Gwiazdor, Dziadek Mróz, Nikolaus czy Santa Claus. A Ada Kretzel zagra za Państwa hit świąteczny Santa Claus It's Coming to Town. Thank you.
nocnej ciszy to jedna z najpopularniejszych kolęd, która rozpoczyna w wielu kościołach pasterkę. A dzisiaj dla Państwa zagrają Oliwia Wierzba. Uważany za najlepszego flecistę swojej epoki. Jego piękny utwór Walc Róż zagra dla Państwa Lena Kuczkowska.
Summer Had a Little Lamb w wykonaniu Aleksandry Bilińskiej zdobyła wyróżnienie w Wielkopolskim Konkursie Instrumentów Dętych edycja online 2020. Dzisiaj Betlejem to jedna z najweselszych polskich kolęd. Została skomponowana na motywach skocznego poloneza. Posłuchajcie jej Państwo w wykonaniu Hanny Kościanowskiej. Jemioła to symbol świąt Bożego Narodzenia. Wieszamy ją w naszych domach, aby przyniosła szczęście na nowy rok. Joanna Marciniak zagra nam kolejny hit świąteczny Mistletoe and Wine.
Kolejne wykonanie to polska piękna kolęda Przebieżeli do Betlejem, która powstała na początku XVII wieku. Obecnie ma aż 8 zwrotek, a jej kształt ulegał wielu zmianom. Przed Państwem Hanna Kuczkowska. Wszyscy do Stajenki to energiczna, żywa melodia o charakterze marszowym. W jej radosny nastrój wprowadzi nas Klaudia Kaźmierowska. Uważa się księdza Piotra Skargę. Jej znana dziś postać to połączenie dwóch linii melodycznych. Posłuchajcie Państwo wykonania Zofii Gwiazdy. Myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną, że wszystkim wykonawcom należą się brawa. Dziękuję Pani Marii Garszce oraz Pani Marysi Rutkowskiej. Było mi miło gościć w Państwa domach. Życzę wszystkim zdrowia oraz szczęśliwego nowego roku. Zaglądajcie na naszą stronę internetową, gdzie czeka na Was wiele newsów.